Siemano, Michał z tej strony, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj tematem przewodnim będą krewetki, a dokładnie krewetki w tempurze, czyli takiej panierce, takiej trochę nietypowej, ale to już zobaczycie podczas filmu. Zapraszam serdecznie. Oczywiście muszę zacząć od moich krewetek. Po prostu muszę je obczyścić, ponieważ wybrałem świeże krewetki w całości. Ja wybrałem akurat krewetki, które się nazywają gambasy. W pierwszej kolejności muszę pozbawić je głów. Czyli ukręcam główkę i przechodzę do zdjęcia tej skorupki, tego pancerzu. Jest to trochę czasochłonne i troszeczkę męczące, przynajmniej dla mnie, no bo nie robię tego na co dzień. Myślę, że ktoś, kto się tym zajmuje dość często, to może jest to dla niego łatwiejsze. Ogólnie musimy ściągnąć całą skorupkę, zostawić tylko ogonek. Tak wygląda krewetka bez skorupki, bez główki. I teraz, jak widzicie, te krewetki są takie garbate, więc musimy zrobić wszystko, żeby je wyprostować, czyli od spodu, w kilku miejscach, 4-5 miejsc, zależy od wielkości tej krewetki, nacinam je na głębokość około, no tak do połowy po prostu, i ona się wtedy automatycznie wyprostuje, tak jak widzicie. I teraz musimy usunąć przewód pokarmowy z krewetki, te wnętrzności, które znajdują się na jej grzbiecie, akurat w tym wypadku. Więc musimy naciąć ją od góry, od strony grzbietowej, tak na pół centymetra powiedzmy, i w środku musicie znaleźć takie właśnie coś. Takie coś z takim czymś, a czasami bez takiego czegoś. Musicie dokładnie patrzeć, bo czasami ten przewód pokarmowy jest pusty i to coś jest po prostu ledwo co widoczne, ale to na pewno jest. Tak wygląda, tak wyglądają moje obczyszczone już krewetki. Przechodzę do robienia tempury. Ja użyłem mąki pszennej i mąki kukurydzianej, ale zamiast kukurydzianej możecie użyć równie dobrze mąki ziemniaczanej. 2 łyżki ziemniaczanej, przepraszam, kukurydzianej, 2 łyżki pszennej, łyżeczka soli, 1 żółtko. Mieszam to delikatnie, żeby żółtko się tylko wchłonęło delikatnie. I teraz zalewam to bardzo, ale to bardzo zimną wodą. 125-130 ml zimnej wody. Ja użyłem wody gazowanej, to spowoduje, że będzie to ta panierka bardziej taka chrupiąca. Zaczynam łyżką oczywiście, kończę mieszanie trzepaczką taką do jajek. Widzicie teraz, jak ta panierka wygląda. Wydaje się rzadka, ale ona taka po prostu ma być. I teraz każdą krewetkę obtaczam w mące. Dokładnie. W międzyczasie podgrzewam sobie już olej na patelni, czy tam w garku. Żeby sprawdzić, czy olej jest gotowy, a powinien mieć około 170-180 stopni, wylewam troszeczkę tej panierki, tej tempury z mojej trzepaczki do jajek, co spowoduje też, że później te kawałki się fajnie przykleją do tych krewetek i krewetki będą bardziej chrupkie. I później każdą krewetkę, trzymając za ogonek, obtaczam, czy tam zamaczam w mojej panierce, w mojej tempurze i wrzucam jedną po drugiej na olej. Możecie jeszcze polać trochę tą tempurą, te dodatkowe kawałeczki powinny się przykleić do tych krewetek, możecie im trochę pomóc, tak jak tutaj widzicie, łyżką, widelcem, czym tak, żeby się po prostu przykleiły do tych krewetek. 4 minuty, tak do 5, nie więcej, przy takiej temperaturze, i to musi być gotowe. Wygląda tak, wyglądają jak frytki, ale smakują trochę inaczej. Wyciągam je na ręcznik papierowy. Tak wyglądają po usmażeniu i są gotowe do podania. Ja podałem w taki, a nie inny sposób, ale oczywiście to już jest wasza, że tak powiem, inwencja twórcza, jak to podacie. Ogólnie w smaku są genialne. Jako przekąska, czy do piwka, czy do czegoś. Naprawdę polecam. Tak to wygląda. Życzę wszystkim smacznego. Mam nadzieję, że film się podobał, że skorzystacie. Oczywiście, jeżeli film się podobał, łapka w górę. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji i zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się i tymczasem.